Silnik jest rozgrzany generalnie. Czasami jak go wkręcisz, to słychać takie delikatne piski u góry, ale to jest jeszcze nic. Największa radość przychodzi wtedy, kiedy redukujesz z dużej prędkości i zbijasz biegi do jedynki. To jest tak chrapliwy dźwięk. Ja nie spotkałem się nigdy z takim czymś. To jest coś niesamowitego. Ja chcę się za każdym razem mocno redukować, mocno redukować, żeby po raz kolejny to usłyszeć. Jeden z najlepiej brzmiących na redukcji motocykli świata. Pod komentarzem w jednym z ostatnich filmów ktoś napisał, że podniecam się wszystkimi motocyklami świata. I dużo w tym racji, ponieważ kocham motocykle i uwielbiam na nich jeździć. W dzisiejszym odcinku motocykl, który unosi moje podniecenie z tego poziomu do poziomu gdzieś takiego, czyli bardzo wysoko. Czyli motocykl, którego się boję, czyli motocykl, przed którym miałem naprawdę duże obawy, czyli motocykl, który jest, nie bójmy się tych słów, niesamowity. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o Kawasaki H2SX. Cały czas gdzieś mam zadyszkę i trzęsie mi się głos, ponieważ jazda tym motocyklem jest, no właśnie, niesamowitą przygodą i jestem niezwykle szczęśliwy, że chociaż raz mogłem, a nawet nie raz, że chociaż przez tydzień mogłem pojeździć tym motocyklem. Prawdopodobnie nigdy go sobie nie kupię, ponieważ jest dla mnie za drogi i mnie nie stać. Prawdopodobnie nie namówię Cię, żebyś kupił H2SX-a, ponieważ na taki motocykl nie można namawiać. Na taki motocykl nie ma siły, aby Cię namówiła, nie ma osoby, nie ma zdania, nie ma emocji, które byłbym w stanie Ci przekazać i powiedzieć, że to jest fajny sprzęt. Albo śnisz o H2SX-ie, marzysz o nim i zrobisz wszystko, aby go mieć, albo po prostu Cię on nie interesuje. Z nami motocykl, który posiada czterocylindrową jednostkę napędową, chłodzoną cieszą, 16-zaworową. No i całość osiąga zawrotne 200 koni przy 11 tysiącach obrotów na minutę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ spotykamy takie motocykle w przyrodzie, chociaż bardzo rzadko, ale jednak. Gdyby nie fakt, że ten sprzęt wyposażony jest w kompresor, czyli coś niespotykanego w przyrodzie, coś co praktycznie nie występuje. No i to też sprawiło, że nieco się bałem tego motocykla. Kiedy myślę sobie o kompresorze w motocyklu, to myślę o wyścigach motocyklowych, o wyścigach na 1/4 mili. Tam oczywiście raczej wchodzi w grę w turbo. Tutaj jest kompresor, czyli mechaniczne doładowanie, napędzane siłą silnika poprzez mechaniczne przełożenie. I to sprawia, że po prostu mamy doładowany ten silnik, on zupełnie inaczej wstaje z obrotów, zupełnie inaczej rozwija moc. H2SX jest motocyklem, na który nie mogę patrzeć poprzez dane techniczne. To idzie do kosza, to nie ma znaczenia. Jeździłem Hayabusą, jeździłem nowym GT-kiem, jeździłem całą masą motocykli litrowych przystosowanych do turystyki. No, mamy kufry w tym sprzęcie, więc możemy tak powiedzieć. Nie do końca się zgadzam, że tego typu sprzęty są turystykami, natomiast niech to wybrzmi, jest to jeden z najwygodniejszych litrowych GT-ków, na jakim jechałem. I najprzyjemniejszych GT-ków, na jakim jechałem, ponieważ sposób, w jaki oddaje moc ten sprzęt, jest niesamowity. Jest niezwykle łagodny. I teraz pewnie tam klawiatury Wam się grzeją, żeby napisać mi, że jestem głupi. Jestem, to prawda. Ale kiedy wyjeżdżałem spod salonu Kawasaki, spod miejsca, z którego brałem ten motocykl, przełączyłem sobie w obawie o tą zawrotną moc, przełączyłem mapę zapłonu na rain, czyli na mapę deszczową. W tej konfiguracji motocykl najłagodniej oddaje moc i kontrola trakcji najbardziej będzie tłumić jego możliwości. Po prostu się bałem, po prostu nie wiedziałem, czego oczekiwać, nie wiedziałem, jak patrzeć na ten motocykl. Włączyłem mapę deszczową i pojechałem. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty bieg. Jechało mi się znakomicie, bardzo łagodnie, bardzo delikatnie oddaję moc w tym ustawieniu. Odwinąłem gaz, dostałem całą masę momentu obrotowego i wystrzeliłem przed siebie. Ale czy to koniec zabawy? Oczywiście, że nie, ponieważ mamy mapę sportową. I w tej mapie, no, dzieje się naprawdę dużo. I nie wyobrażam sobie, żebym na tej mapie był w stanie na co dzień jeździć, ponieważ, no, te uderzenia, to moc jest niesamowita. H2SX jest motocyklem niebywałym w każdym calu swojej konstrukcji. Jest bardzo dużym motocyklem, jest motocyklem, który sprawia, że jak na niego patrzysz, to wiesz, że nie masz do czynienia z zabawką.
kiedy na niego patrzysz, wiesz, że nie jest to nic udawanego. Ja dawno nie jeździłem tak charakternym japońskim motocyklem, jakim jest H2 SX. Ale czy mogło być inaczej, skoro ten motocykl wywozi się z kultowego H2, od którego do H2R jest bardzo niedaleka droga, bardzo krótka droga. Dzisiejszy zielony jegomość jest pierwszym seryjnie produkowanym motocyklem japońskim posiadającym dwa aktywne radary. Jeden radar z przodu, który sprawia, że nie władujesz się w samochód, to znaczy ostrzega cię o tym, że z ogromną prędkością, dużą prędkością zbliżasz się do samochodu z przodu. A w ogóle z tym radarem jest jeszcze jedna fajna sprawa, taka, że jego można regulować, czyli on nie, że ci świeci i koniec, tylko możesz spośród tam trzech trybów ustawić jego działanie i wybrać, w jakiej częstotliwości czy w jakich parametrach on się będzie uruchamiał. No to są bardzo fajne rzeczy, ponieważ nic nie wpływa na to, co ty chcesz naprawdę zrobić. Ty robisz to, co chcesz zrobić, a motocykl po prostu ci to ułatwia albo pomaga. I drugi z tyłu, który ostrzega cię, jeżeli w polu martwym pojawią się jakieś obiekty. Tak jak w samochodzie, trójkąciki zapalają się na lusterkach i już wiesz, że coś tam się znajduje. To, co ważne, to fakt, że H2 SX i jego radary współpracują z tempomatem. Czyli jeżeli jedziesz na tempomacie, to motocykl sam zwolni, a potem przyspieszy. A nade mną latają F-16, prawdopodobnie jest bardzo głośno. Szybkie spostrzeżenia odnośnie tankowania, przede wszystkim tempomatu, to jest super. To samo przyspiesza i samo hamuje, więc nie trzeba w ogóle myśleć, nie trzeba nic zrobić, a to fajne jest. Ale jak lubisz myśleć i lubisz coś robić, to nie musisz tego robić. Tutaj super wskaźniczek boost i brakes. To można zmieniać, można sobie na przykład gaz ustawić. Boost to jest doładowanie, pokazuje ci, jak kompresor aktualnie działa. Przy 150-160 ten poziom nawet nie dochodzi do połowy. Boost 100%, czyli pewnie ciśnienie atmosferyczne, które jest w dolocie, czyli to jest 100%, ale jak dodasz gazu, to się 130-140% robi. Czyli pokazuje ci, jak doładowuje mocno. Ten przyrost jest bardzo liniowy, więc to w ogóle nie widzisz tego, że ten kompresor działa brakes. Im mocniej wciśniesz hamulec, o widzicie, wcisnąłem mocno i podskakuje. Można też zmienić na otwarcie przepustnicy i widzimy, ile, jak mamy gaz otwarty. No to gadżet, ale to jest fajne, lean, czyli złożenie w zakręcie lewy i prawy. Na szczęście nie zapisuje się ślad i nie ma bicia rekordów. Oczywiście, że was okłamałem. W tym komputerze jest wszystko. Są rekordziki w złożeniu. Przepraszam, że takie małe, ale jestem odpowiedzialnym driverem dzisiaj. Tu jeszcze można co zrobić. Ilość opcji w tym motorku jest niepoliczalna. To nawet ciśnienie w kołach się wyświetla na zegarku. Nie, że tylko cię ostrzega, że jest mało, ale się wyświetla na bieżąco. Super! Ale to, o czym chcę powiedzieć, to przede wszystkim fakt, że mamy do czynienia z bardzo uniwersalnym motocyklem. Z motocyklem, który z jednej strony daje masę frajdy w podróży. Jest bardzo wygodny. Tego się naprawdę nie spodziewałem. 200, 300, 400 km na raz nie jest żadnym problemem dla tego motocykla. I chciałbym to podkreślić. Z drugiej strony mamy motocykl, który może jechać łagodnie, ale może być ultra szybką maszyną, która rozpędza się naprawdę do potężnych prędkości. Nawet na tym rejnie często łapałem się na tym, że przekraczałem znacząco prędkość dopuszczalną, prędkość maksymalną, mimo że tego nie czułem, ponieważ stabilność nadwozia, stabilność tego motocykla, aerodynamika sprawia, że po prostu nie czujesz tak dużych prędkości. Poza tym te obroty silnika nie są na tyle wysokie, żebyś czuł, że jedziesz naprawdę szybko. Dopiero patrzysz na wyświetlacz, patrzysz na jego wskazania i jesteś przerażony, że jechałeś tak szybko. Dlatego sugeruję włączyć sobie interkom, muzykę albo jakiś podcast i słuchać. Jeżeli przestajecie słyszeć, co tam gra albo kto co do was śpiewa, to znaczy, że przechodzicie już w prędkość, która jest zakazana i trzeba zwolnić. To taka moja rada. Ja nie wiem, czy w przypadku H2SX-a w ogóle powinien ktoś się odzywać na temat spalania, no ale producent bardzo się chwali, że ten motocykl potrafi spalić nawet 5,5 litra na 100 km. I to jest bardzo ciekawe, bo po pierwsze mamy bardzo mocny silnik, litrowy silnik, czterocylindrowy silnik, silnik z kompresorem, który też w jakiś sposób obciąża samą jednostkę, chociaż daje dużo lepszy przyrost mocy. 5,5 litra w moim przypadku to było nierealne. 7 litrów wydawało się takie rozsądniejsze. Dobra, informacja jest taka, że na autostradzie 150, no, na takich prędkościach, no, autostradowych 8 litrów, więc git. Po pierwsze, mamy quick shifter góra-dół, czyli zmieniamy biegi, kiedy chcemy bardzo szybko zmienić bez użycia sprzęgła, no ale jakby często jest tak, że mimo że mamy ten quick shifter, to i tak na tym silniku są tak duże szarpnięcia, jakbyście zmienili te biegi bez quick shiftera. No tak bywa, jeżeli nie zakręcisz silnika odpowiednio. W każdym razie da się zmienić bieg tak czy siak, ale komfort jest taki średni. A tutaj ten komfort jest wysoki. Te biegi zmieniają się zawsze tak, jakbym chciał. I oznacza to, że nie chodzi tu o sport. Tutaj jest troszeczkę inaczej skonstruowana skrzynia biegów niż klasycznie. Koła zębate stoją w miejscu, a takie pierścienie tam chodzą i to wszystko robią.
nie pytajcie mnie, jak to działa, nie mam pojęcia, ale nawet nie aspiruję do tego. W sporcie to może walić tym silnikiem w lewo, w górę, no może nie do końca, ale jednak ten komfort nie jest tak potrzebny. Tu mowa o turystyce i fajnie, kiedy zmieniasz biegi, szczególnie dla pasażerki albo pasażera, wybierz sobie sam, że ta osoba tak nie chodzi przód, tył i tak samo jak ty, no, jako kierowca, nie latasz do przodu, do tyłu, bo zmieniasz bieg, tylko po prostu pyk, 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 jesteś w pięknym stylu na szóstce. Nawet jak pokićkałem coś z tą konstrukcją skrzyni biegów, to dajcie mi spokój, bo kiedyś to spróbuję zrozumieć, jak to działa, ale nie tym razem, nie w tym odcinku. Szybkie spostrzeżenia odnośnie tankowania i przede wszystkim tempomatu, to jest super. To samo przyspiesza i samo hamuje, więc nie trzeba w ogóle myśleć, nie trzeba nic zrobić, a to fajne jest. Ale jak lubisz myśleć i lubisz coś robić, to nie musisz tego robić. Ja dawno nie jechałem tak stabilnym motocyklem, nawet z kuframi. Nie czułem tych kufrów, naprawdę o nich zapomniałem. To świadczy o tym, że mają doskonałą aerodynamikę i cały motocykl jest bardzo fajnie dopracowany aerodynamicznie. Ja wiem, że mogłaby być wyższa szyba do podróży, ale nie wiem, czy wtedy nie stracilibyśmy linii tego motocykla. Dobra, tutaj to chroni trochę od temperatury, bo to aluminium, a tutaj od kamieni. Patrzcie, niektóre adventury nie mają osłon pod silnikiem, a nawet pod kuferkiem jest. Ale mamy jednak do czynienia z motocyklem sportowo-turystycznym, czyli ten przedrostek sportowy gdzieś tu musi być. Moc silnika i prowadzenie. Mamy tutaj bardzo fajne zawieszenie, które możemy oczywiście regulować, ale przede wszystkim mamy zawieszenie, które nie pływa, które nie denerwuje. I nie mówię tutaj o sportowych aspiracjach, bo nie testowałem go na torze. Natomiast mówię o jeździe po normalnych drogach. Po pierwsze, jest bardzo komfortowe, bardzo wygodne, bardzo fajnie tu minie równości, a po drugie, ten jednoślad jedzie dokładnie tam, gdzie chce. Wchodzę szybko w zakręt, kieruję nim w jakiś punkt i on mi tam jedzie. Nie wynosi mnie, nie ściąga, nie wprawia go tutaj nic w drgania, więc za to prowadzenie daje szóstkę, naprawdę daje szóstkę w skali 1-6. Bardzo ciężko jest powiedzieć z głowy o wyposażeniu tego motocykla, ponieważ kiedy wejdziesz na stronę internetową i wejdziesz w specyfikację tego pojazdu, to tam jest taka bardzo długa lista rzeczy, które tutaj mamy, ale spośród nich wyróżnia się wyświetlacz TFT, który naprawdę bardzo fajnie pokazuje wskazania, który ma świetną rozdzielczość. Na pionę zasługują hamulce. Bardzo fajnie działają, te klamy są olbrzymie. W ogóle hamulce są brzytwami, no muszą być brzytwami w przypadku tak szybkiego, tak fajnego motocykla. No oczywiście jak na motocykl turystyczny nie mogło zabraknąć podgrzewanych manetek. Regulacja zawieszenia, regulacja. Ja nie wiem, jak on jest w jakiej konfiguracji teraz ustawiony, ale wydaje mi się, że w najbardziej wygodnej, a przy okazji najlepszej. To, co zmieniono w przypadku H2SX w porównaniu do zwykłego H2, to na przykład to, że no, oczywiście ten motocykl jest cięższy. Cięższy za sprawą wyposażenia, cięższy za sprawą gabarytów, zbiornika, ale przede wszystkim ramy. Rama tutaj jest wzmocniona tak, żeby mogła przenosić większe ciężary. Przypominam, mamy dwuosobowy motocykl z kuframi. Tylne siedzenie tego motocykla nie jest jakieś bardzo małe, przesadnie małe. Śmiem nawet twierdzić, że jak na klasę motocykli sportowych duże, ale mamy do czynienia z motocyklem sportowo-turystycznym. To, co doceni pasażer, to na pewno uchwyty, solidne uchwyty tutaj z tyłu, no i kufry, których również możemy się chwycić. Dbałość o detale Kawasaki jest tak duża, że nawet stacyjka, zwykły przełącznik, który jest jakby wyłącznikiem zapłonu odkłada albo od traktora, wygląda tutaj dobrze. On nawet nie jest jakoś zaprojektowany cudownie, natomiast tutaj te napisy dookoła, to wszystko sprawia, że nie wygląda to tanio i tandetnie. No i oczywiście na pokładzie nie mogło zabraknąć bardzo modnego w ostatnim czasie spin, czyli w tym przypadku Kawasaki spin, czyli systemu, dzięki któremu sparujesz się z telefonem i dostaniesz pakiet informacji od nawigacji, przez muzykę, odbieranie telefonu, na całe te bajery. Zieloni jak zwykle, nie wiem czy jak zwykle, nie wiem, nie, to byłoby złe. Zieloni zrobili kawał dobrej roboty. Zieloni zrobili motocykl, którym się fascynuje. Zieloni zrobili motocykl, którym chcę jeździć, na którym szukam pretekstu, żeby się przejechać. Zrobili sprzęt, owszem, bardzo drogi, ale wypasiony. Za cenę dwóch takich, nie, za cenę takiego jednego pewnie można kupić dwa niezłe GT-ki. Litrowe również. Jeżeli masz kasę i zastanawiasz się nad zakupem motocykla tego typu, to powiem ci, że Zieloni zrobili najbardziej charakterny japoński motocykl, jakim jechałem w ostatnim czasie, i mówię tu o motocyklach turystycznych, no bo H2R na pewno jest bardziej, no i generalnie motocykle sportowe, ale to bez znaczenia. Chodzi mi o to, że takich motocykli turystycznych, sportowo-turystycznych, szosowo-turystycznych,
szosowo-turystyczno-sportowych nie ma i gwarantuję Ci to i kładę swoją rękę na pniaku. No chyba, że się nie zgadzasz, to tracę rękę, a w sumie może nie, bo się nie zakładamy. Nie wiem, bez znaczenia. Ja wiem, że nie powiedziałem pewnie całej mocy rzeczy na temat tego motocykla, którą pewnie byście chcieli wiedzieć. Dajcie znać, to zrobię jakąś erratę albo coś. Ale moje podniecenie sięga zenitu. Moje podniecenie sprawiło, że nie jestem w stanie po prostu wsiąść na niego i sobie pojechać. Moje podniecenie sprawia, że każda przejażdżka na nim jest takim swoistym świętem, jakąś niespodzianką, czymś, co no, zaznacza się w mojej głowie. No ale chyba o to w tym wszystkim chodzi, o to chodzi w motocyklach, chodzi o to, żeby one dawały całą masę frajdy z jazdy. I chodzi o to, żeby być szczęśliwym jeżdżąc na motocyklu, a nie bić pianę, który jest szybszy, który jest fajniejszy, który lepszy. Tak mam właśnie z Kawasaki H2 SX, czyli motocyklem. Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Tymczasem ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek. Trzymajcie się, cześć i pa!